Wąż ogrodowy to niezbędne wyposażenie każdego ogrodnika. Ułatwia podlewanie roślin, a także czyszczenie nawierzchni przydomowych ścieżek, podjazdu czy tarasu. Przy wyborze węża ogrodowego zwróć uwagę na kilka podstawowych parametrów, takich jak długość, średnica czy materiał, z jakiego wykonany jest wąż. Przed zakupem węża powinniśmy wiedzieć, jakie rozmiary ma nasza działka oraz jaka jest odległość między miejscem poboru wody a najdalszym punktem w ogrodzie. Obliczając długość węża, warto dodać zapas 1-2 metry, potrzebny do omijania ewentualnych przeszkód w ogrodzie. Od średnicy węża zależy efektywność i ilość poświęconego czasu na podlewanie. W dużych ogrodach sprawdzi się wąż o średnicy 3/4 cala, 19 mm. Natomiast w mniejszych wystarczy wąż o średnicy 0,5 cala, 12,5 mm. Najprostsze węże składają się z jednej lub dwóch warstw tworzywa sztucznego, PVC. Najbardziej wytrzymałe węże składają się z kilku warstw ze wzmocnioną budową. Węże takie są nie tylko odporne na uszkodzenia, ale przede wszystkim na odkształcenia i supły. Szybko powracają do swoich wyjściowych kształtów. Jeśli masz mało miejsca na przechowywanie węża, możesz zakupić wąż wykonany z poliestru i gumy. Po napełnieniu wodą zwiększa on trzykrotnie swoją długość, a po odcięciu dopływu wody opróżnia się samoczynnie. Do podlewania małego przydomowego ogródka czy rabat zlokalizowanych blisko punktu poboru wody sprawdzi się idealnie wąż spiralny. Przy wyborze węża ogrodowego zwróć uwagę również na kolor. Jeśli zdarzyło Ci się uszkodzić wąż przejeżdżając po nim, na przykład kosiarką, wybierz wąż, który będzie widoczny nawet w wysokiej trawie. Węże ogrodowe sprzedawane są pojedynczo lub w komplecie z niezbędnym wyposażeniem takim jak przyłącze kranowe do podłączenia węża do kranu, szybko złącze do sprawnego odłączania węża od przyłącza kranowego, dysza do podlewania. Podlewać ogród możesz w różny sposób przy użyciu dysz, pistoletów, lancy. Możesz również zdecydować się na podlewanie stacjonarne za pomocą zraszaczy sektorowych czy wahadłowych. W gorące dni możesz zamontować w ogrodzie również prysznic. W niewielkich ogródkach przydomowych do podlewania wystarcza zestaw składający się z węża ogrodowego z końcówką zraszającą lub zraszaczem. W większym ogrodzie najlepiej zastosować zraszacze stacjonarne o dużym zasięgu i przestawić je w momencie, gdy rośliny są już podlane. Jeśli chcesz zainstalować więcej niż jeden wąż do ujścia wody, z pomocą przyjdą różnego rodzaju rozdzielacze. Jeśli chcesz częściowo zautomatyzować swoją pracę, możesz sięgnąć po programator, dzięki któremu precyzyjnie ustawisz czas podlewania. A jeśli chcesz wiedzieć, ile wody zużywasz do podlewania ogrodu, możesz zamontować na kranie licznik wody. Jeśli w ogrodzie posiadasz skalniak czy rabaty kwiatowe, zainwestuj w wąż zraszający, który skutecznie podleje Twoje rośliny. Możesz również zastosować specjalne taśmy kroplujące czy węże pocące, które rozkłada się między roślinami, dostarczając wodę wprost do ziemi. Przeciąganie węża po trawniku i zwijanie go bywa kłopotliwe, zwłaszcza gdy wąż wypełniony jest wodą. Warto więc dokupić do niego elementy, które ułatwią jego obsługę. Jeśli chcesz ułatwić sobie transport węża, wybierz wózek. Do niewielkiego ogrodu lub podlewania roślin na tarasie warto wybrać bęben naścienny ze zwijaczem. Możesz także powiesić zwinięty wąż na ścianie. Wąż ogrodowy oprócz podlewania roślin idealnie sprawdzi się przy myciu samochodu czy mebli ogrodowych. Wystarczy dokupić do niego odpowiednie końcówki. Nie zapomnijmy też o wężu ogrodowym po sezonie. Wystarczy przed zimą go opróżnić i umieścić w suchym miejscu, a będzie służył nam przez wiele lat. Wybieraj z bogatej oferty węży ogrodowych i ciesz się pracą w swoim ogrodzie i wokół domu. Leroy Merlin. Dla domu z pomysłem.